Mistrzowska hodowla Arkadiusza Tomy. W ciepły majowy weekend udaliśmy się do Piotrkowa Trybunalskiego. To przepiękne prastare miasto o bardzo bogatej przeszłości historycznej urzekło nas swoim wyglądem. Piotrków Trybunalski był miastem królewskim, co widać tu na każdym kroku. Urocze stare miasto poprzecinane jest ślicznymi uliczkami, a wszechobecne stare kamienice tworzą niepowtarzalny klimat. Pierwsza pisemna wzmianka o Piotrkowie w formie dokumentu Leszka Białego dla opactwa Cystersów w Sulejowie pojawiła się już w 1217 roku. Około 1300 roku Piotrków otrzymuje prawa miejskie, które zostały odnowione przez Władysława Jagiełłę w 1404 roku. Jednym z najważniejszych zabytków w Piotrkowie Trybunalskim jest Zamek Królewski. Został zbudowany w latach 1512-1519 przez mistrza Benedykta z Sandomierza na polecenie Zygmunta I Starego. Ta wieża mieszkalna w stylu gotycko-renesansowym zbudowana jest z cegły i piaskowca. Obecnie w zamku mieści się muzeum. Przez kolejne wieki Piotrków Trybunalski był ważnym punktem na mapie Polski i swoją dominującą pozycję utrzymuje aż do dnia dzisiejszego. Na obrzeżach miasta, w pobliskim sąsiedztwie krajowej drogi S8, znajduje się ulica Witosa. Jest ona dzisiaj celem naszej podróży, bowiem pod numerem 81 mieszka Arkadiusz Toma, znakomity hodowca gołębi pocztowych. Ładny, jednorodzinny dom otoczony jest z zewnątrz wielką ilością bujnej zieleni, która jest oczkiem w głowie naszych gospodarzy. Z tyłu za domem znajduje się obszerna działka, na której wybudowano gołębniki. Jeden z nich przeznaczony jest dla gołębi dorosłych, ten tu obok daje schronienie gołębiom młodym, a z kolei w tym zlokalizowanym nad garażem znajdują się gołębie rozpłodowe. Niedziela rano to czas niezwykle wytężonej pracy. Trzeba wszystko przygotować na powrót gołębi z lotu. Zastajemy Arkadiusza w trakcie przygotowania napoju dla gołębi. Do czystej wody dodaje się cytrynę i trochę wysokogatunkowego miodu. Tak skomponowany napój to idealne źródło energii dla wycieńczonych trudami lotu gołębi. Z tego co wiemy, lot nie będzie łatwy. Ptaki mają do pokonania prawie 550 km, a pogoda, jaka jest prognozowana, nie będzie sprzyjała gołębiom. Ma być bardzo gorąco, wręcz upalnie, a mocny wiatr może pokrzyżować plany niejednemu hodowcy. Arkadiusz Toma to niezwykle utalentowany hodowca gołębi pocztowych. Pomimo tego, że jego staż lotowy nie jest zbyt długi, osiąga już wspaniałe wyniki w lotach. Ostatnie sezony lotowe były bardzo udane, a ostatnie 2 lata to już prawdziwa dominacja jego gołębi. Arkadiusz Toma w sezonie 2014 zdobył tytuł wicemistrza Polski w kategorii C i jakby tego było mało, w ostatnim sezonie 2015 sięgnął jeszcze wyżej i zdobył tytuł mistrza Polski również w kategorii C. Ten wspaniały wyczyn potwierdziły nie tylko wielkie zdolności samego hodowcy, jak też wspaniałe predyspozycje lotowe jego podopiecznych. Mamy nadzieję, że postać Arkadiusza Tomy na stałe zagości na podium Mistrzostw Polski i co roku będziemy mogli go oglądać podczas uroczystej gali z okazji rozdania nagród na krajowych wystawach gołębi pocztowych, tak jak miało to miejsce w 2 ostatnich latach. Pierwszy wicemistrz Toma Arkadiusz, Piotrków Trybunalski. Bardzo proszę o przyjście na scenę mistrza Polski w kategorii C, kolegę Toma Arkadiusz z okręgu Piotrków Trybunalskich.
Prezentujemy teraz na ekranie wyniki lotowe uzyskane przez gołębie Arkadiusza Tomy w kilku ostatnich sezonach. Na dzisiejszym locie pojawili się koledzy pana Arka. Przyjechał do nas Sławek Nowakowski z oddziału Tomaszów Mazowieckich, Kazimierczak Mirosław, Rafał Kozierski z Płońska i Szymon Justyna z tutejszego oddziału. Wszyscy są ciekawi, jak polecą gołębie w tak prestiżowym gołębniku.